W sobotę w gościnnych progach restauracji Champions w Warszawie odbyła się gala Red Sword Boxing Fan. Impreza kończąca pierwszy sezon ligi bokserskiej tzw. białych kołnierzyków. Do walk o mistrzowskie pasy stanęli pięściarze trenujący boks rekreacyjnie, którzy wcześniej mieli okazję ćwiczyć pod okiem byłego mistrza Europy Rafała Jackiewicza. Walczymy o pasy mistrzowskie, akurat w tym momencie White Coral Boxing, prawie jak WBC, tylko odwrotnie WCB. Myślę, że impreza się udała. Ludzie mówili, byli zadowoleni, że fajne walki, fajne chłopaki prezentują poziom, także kurczę, no będę musiał to obejrzeć, luknąć. Na pewno mamy dwóch fighterów, którzy występują na gali boksu zawodowego i mają możliwość, żeby zadebiutować jako bokserzy, jako pięściarze zawodowi. Można powiedzieć wielkie przeżycia, bo na przykład kolega, który właśnie tam siedzi, który zdobył Cyprian tytuł czempiona, można powiedzieć WCB, jeszcze dochodzi do siebie, także jeszcze nie poszedł się ogarnąć, dochodzi do siebie, że wygrał, zasłużył na to, stoczył dwie walki, 3 razy 2 minuty dla nich, to jest jak dla mnie 12 razy 3 minuty, także naprawdę było ciężko. W planach Rafała Jackiewicza są już kolejne gale białych kołnierzyków, a także nowy projekt bokserski. Teraz ze Zbyszkiem Natyńskim właśnie, z głównym sponsorem, rozmawiamy o tym właśnie, jak to zrobić, żeby właśnie takie można perełki wyczesać z całej Polski, żeby zawodnicy, którzy są młodzi, którzy by chcieli walczyć, którzy by chcieli boksować, którzy by chcieli zostać pięściarzami zawodowymi, ale tak naprawdę nie mają możliwości, bo nie mają gdzie. Mamy taki pomysł, mam taki plan, mamy właśnie usiąść, porozmawiać, jak to zrobić, żeby ich wyciągać, bo tak naprawdę za chwilę, kurczę, za chwilę będą mieli znowu 40 lat wszyscy i wszyscy będą odchodzili do boksu, z boksu zawodowego, będą chcieli na emeryturę, tak ja nie, właśnie niedługo. Także skąd brać tych młodych? Boks amatorski? Okej, ale potrzeba coś jeszcze więcej, a my właśnie mamy na to pomysł.